W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jak przebiegało powstanie styczniowe na terenie Łukowa. Wspomniałem także o szczególnym zaangażowaniu mieszkańców w sprawę, które zrodziło wśród nich wielu słynnych bohaterów tego narodowego zrywu. Nadeszła więc pora, aby poświęcić im nieco czasu. Przede wszystkim najsłynniejszemu z nich, znanemu w całej Polsce, zwanego ostatnim powstańcem, księdzu Stanisławowi Brzózce. Brzózka urodził się zaraz po innym powstaniu, listopadowym, w 1832 roku w Dokudowie pod Białopodlaską. Pochodził z typowej podlaskiej, zubożałej rodziny tzw. szlachty zagrodowej. Choć w domu się nie przelewało, to stać ich jeszcze było, aby posłać młodego Stasia na studia do Kijowa. Temu jednak nauka na uniwerku się raptem odwidziała i stwierdził, że pójdzie na księdza. Jak postanowił, tak też zrobił. Choć bardziej niż księdzem chciał zostać zakonnikiem, ale mnisi go nie przyjęli ze względu na młody wiek i trudny charakter. Niezwykłą zawziętość i upór oraz głęboki patriotyzm Stanisław zapewne wyniósł z domu, gdzie pamięć o ojczyźnie traktowano ze szczególnym szacunkiem. Po ukończeniu seminarium w 1858 roku wysłano go najpierw do Sokołowa Podlaskiego, a po 3 latach do Łukowa. W kościele Przemienienia Pańskiego pełnił obowiązki wikariusza. I jak to na młodego, rozgoryczonego i wpienionego na otaczającą go rzeczywistość człowieka przystało, niemal od razu zaczął broić. W swoich kazaniach próbował obudzić w ludziach poczucie patriotyzmu. Wręcz grzmiał z ambony, rzucając niekiedy hasłami typu Polska dla Polaków, ale broń Boże, nie w takim znaczeniu jak dzisiejsi narodowcy. Tego typu teksty musiały zostać odebrane jako antyrządowe, w tym kontekście antycarskie. Na efekt nie trzeba było czekać długo. W niedzielę, 10 listopada 1861 roku, na mszy w kościele pojawili się oficerowie strzeleckiego kostromskiego pułku piechoty, który stacjonował w mieście. Oficerowie swoim niegrzecznym zachowaniem prowokowali mieszkańców, próbując przeszkadzać w mszy. W pewnym momencie ksiądz Stanisław nie wytrzymał i porównując sytuację do przypowieści o pszenicy i konkolu, powiedział o złym ziarnie rzucanym przez diabła. Jak się można było spodziewać, 2 tygodnie później, 27 listopada, Brzózka został aresztowany pod zarzutem podburzania ludzi i trafił do twierdzy zamojskiej z wyrokiem 2 lat. Na szczęście odsiedział tylko 3 miesiące. Po powrocie do Łukowa pokazał, że odsiadka niczego go nie nauczyła, a że chłopak był przekornym. Wraz z księdzem Adamem Słotwińskim przystąpił do podziemnej, radykalnej organizacji Czerwonych. Jak już ostatnio mówiłem, jesienią 1862 roku został mianowany konspiracyjnym naczelnikiem miasta. Po styczniowych walkach o miasto i ucieczce z Łukowa zdekonspirowany Brzózka wraz ze swoim niewielkim oddziałem przyłączył się do grupy pułkownika Walentego Lewandowskiego, wojskowego naczelnika województwa podlaskiego. Wraz z nim rozpoczął swój szlak bojowy. Z oddziałem Lewandowskiego uczestniczył w słynnej, przegranej bitwie pod Siemiatyczami, a ze starcia pod Sosnowicą 4 marca 1863 roku wyszedł z postrzałem w nogę. Po 2 miesiącach leczenia Stanisław wrócił do walki. Tym razem przeniósł się na Lubelszczyznę, dołączając do grupy słynnego generała Michała Kruka Heidenreicha. O rosnącej sławie księdza bojownika zaczęto mówić w całym kraju. Wykorzystując legendę Brzózki, Wydział Wojny Rządu Narodowego mianował go naczelnym kapelanem wojsk powstańczych i nadał mu stopień generała. Od tej pory ksiądz niczym Batman ukrywał się pod pseudonimem generał Brzeziński. Po bitwie pod Fajsławicami 24 sierpnia Brzózka znowu zrobił sobie przerwę od wojaczki. Tym razem zmusił go do tego tyfus. Leczył się w kilku miejscowościach, w tym w Łukowie. W obawie przed wykryciem przenosił się z miejsca na miejsce. Na dłużej udało mu się zatrzymać dopiero w Kępkach, w dworze rodziny Leviton. Powstanie styczniowe chyliło się już w tym okresie ku końcowi. Zapał do walki dodatkowo ugasił ukaz carski z 2 marca 1864 roku. Ksiądz Brzózka jako niezłomny żołnierz zaraz po wyzdrowieniu zimą 1864 roku zorganizował kilkudziesięcioosobowy oddział konny. Ten jednak z powodu ciężkich, okrutnych warunków i coraz skuteczniejszych akcji Rosjan stopniowo się wykruszał. Powstanie oficjalnie dobiegło końca 15 sierpnia 1864 roku. Mimo to generał Brzózka wraz z wciąż malejącą garstką żołnierzy ukrywał się w podłukowskich lasach Jaty jeszcze do końca roku. Wojska carskie niejednokrotnie urządzały obławy na powstańców w lesie, jednak ich kryjówkę
znaleźli już opustoszałą. W kwietniu 1865 roku Rosjanie schwytali współpracującą z księdzem Brzuską łączniczkę rządu narodowego Antoninę Konarzewską. Kobieta nie wytrzymała tortur podczas przesłuchań i ujawniła miejsce, gdzie ukrywał się ksiądz generał wraz ze swoim najwierniejszym adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. 29 kwietnia aresztowano ich we wsi Krasnodęby Sypytki pod Sokołowem Podlaskim. Z Sokołowa więźniów przetransportowano do Warszawy, gdzie przetrzymywano ich m.in. w okraszonej złą sławą cytadeli. Wyrok skazujący obu powstańców na karę śmierci zapadł 19 maja. Ostatnich powstańców powieszono na rynku w Sokołowie 23 maja 1865 roku, w dzień targowy, tak aby egzekucję widziało jak najwięcej osób. Podejrzewa się, że specjalnie kazano katu założyć księdzu Brzusce krótszy sznur, aby umierał długo i w męczarniach. Ciała ostatnich powstańców zostały pochowane potajemnie. Do dziś nie znamy miejsca ich spoczynku.